A ty miałeś shotguna, tak? No to shotgun bez ładownicy, czy z tego też ciężko z niego strzelać. A zobaczymy, ilu tu poleciało. Kurde, lecą. No, oni to zawsze muszą wybrać to, co ja, no. Lecą, lecą, bo widzę tutaj nade mną koleś leci. Ale tak odbijają troszeczkę gdzieś tam, hen. Dobrze. Widzisz, ile widzisz za mną? Jeden jest pode mną. O, właśnie otworzył spadochron. Tu jeszcze gdzieś jego koleg. On będzie lądował tu blisko. Dobra, ja sobie przelecę tam dalej. Na te takie piętrowe. No, no, no. Tutaj masz piętrowe, widzisz? Dwa piętrowe są. Ja ląduję na tym jednym piętrowym. Jezu, żeby tu się coś, jakaś broń z... Okej. Oczywiście, oczywiście bez broni. Bo po co? Nie, jest! AKM. No i to mi się podoba. Tak możemy zaczynać. Hangar, mówisz, te? Dobrze. Luneta trójka. Czekaj. M16-4, tak. Lez u mnie, zostawiam ci. Wejdź do mojego budynku. Znaczy ja ją wezmę jako drugą broń, ci ją zostawię potem. Tylko nie mogę amunicji do niej wziąć. Aha, wiem czemu nie mogę wziąć. O, teraz. Plecaki. Plecak trójka! Co ty gadasz? I plecak jedynka też tu jest. Trzeba do tych chłopów iść. Luneta snajperska. Ósemka. Kur... Co się dzieje w ogóle? Dobra, gdzie oni są? Chodź tutaj do budynku, to ci dam wszystko. Masz plecak? Dobra. Ty ten drugi budynek piętrowy obok lutowałeś? Tu jest kolejna MK. Co tu jest? Amunicja do MK. Kolejna MK, ty. Dwie MK tu leżą. Dobra. No, lunetę ósemki nie będę do MK zakładał, no bez jaj. Spoko, nawet spoko. Jako drugą broń na razie daj. Dam ci do niego celownik, tę ósemkę. Możesz sobie snajperkę z niego zrobić. Tu jest patelnia, jakbyś chciał. Nawet dwie. A no w sumie to kuchnia, no to się nie dziwię. Weź sobie patelnię na dupę. Dobra, tych chłopów trzeba ubić, bo nie podoba mi się, że oni szybie. Nie możesz? No to trzymają na razie. Jakbyś nie miał miejsca, to daj, ja mam ten. Plecak trójkę to się zmieści. Gdzie te chłopy są? Bo to jest, wychodzi na to, że to jest jedyny ludzie tutaj. Patrzę, czy gdzieś... Bo nie wiem, gdzie oni pobiegli. Energetyki. Dwa granaty. W hangarze tych graczy już nie ma. To uważaj, bo nie mogą być w tych budynkach obok nas gdzieś. Albo przejrzyj na drugą stronę ulicy. Obczaję drugą stronę ulicy, bo tam mogli pobiec. Obok nas na pewno nie przebiegli. Czyli albo są gdzieś tutaj.
Albo spierdolili? Nie, no nie, no może nie. Bez lutowania by spieprzyli? Oby. Tu jeb, otwieram drzwi, oni siedzą, kurwa, w tym, w kiblu we dwóch. Ty, no nie widzę ich. Słyszę coś. Jest, są, na 10. Nie, 10. Słyszałem tu ptanie. No, słyszę tu ptanie po budynku. Ten, już ci powiem, który. Ten taki duży budynek z czerwonym dachem. Tam baso. No, ten czerwony dach, co tu jest? No kurde, ty! Jest tam, widzę go. Do hangaru. Tak, a ten drugi cię spierdolił. To był hukowy. wiesz, po czym je poznać? One mają taką inną ikonkę, takie jakby są zgniecione w środku. Dobra, no nic. Ja bym podszedł potem ten i kurna trzeba ich zdjąć. Masz z czym strzelać? Ja też. Powiem ci, przez ten trójkę celownik mogę chyba trafić, bo był na blisko za bardzo. Jest! U góry, u góry! Leży! Kurwa, całą amunicję na niego zużyłem prawie. Idę... Za tym domem czerwonym, idę go dobić. Okej. Za budynkiem u góry. No, no ten. Był powalony. Teraz. No to. No, no to znaczy, że powalony, czyli jego partner został. Nie, wtedy leżysz taki na kolanach. Obstawiam, że jest w tym gdzieś. Tak, ale ja jak go powaliłem, nie dostałem zabójstwa. Dopiero jak teraz ty go zabiłeś, to mi wskoczyło zabójstwo. Nie wiem, gdzie jest ten drugi. No chodź, chodź, chodź. Ale tego kurwa gnoja znajdę. Czy jesteś, kurwa? Chyba, że tu... Ale sam by tu poleciał? No nic, lutujmy dalej. Tylko z... Idę tu znaleźć w tych budynkach, może coś będzie. Bez jaj, no. Te. Te. Czy ja sobie ten domek zobaczę? Patrzę, tego chłopa gdzieś nie widzę, jak wiesz, nie biegnie do nas czy coś. Tłumik, do PM-ów.
To też jakiś kurda bot. Znaczy nie, może nie miał dodatków, bo nie mógł mnie trafić w ogóle. O, mam Husk dwójkę. A co my tu mamy? Uzi, Tommy Gun. Tommy Gun. Nie no nie, to mi akurat nie podchodzi. Ale bronię tak nasrana jedna na drugiej, że nic nie widać na nim. On mi coś uszkodził? Ty, on mi nawet... Jak on mnie zatrafił, że mi nic nie uszkodził? Dziwne rzeczy. Nie, nie, on randomowo się respił. Kusza. No wiesz co? Na co mi kusza? Ten czerwony domek można zobaczyć. To musiałem nawet przy tym strzelaniu do niego wstrzymać oddech w AKM-ie, bo mi taki odrzut dawał. Medy są. Hukowy. Bandaż. Dobra, tu mamy odłamkowy. Słyszę. Zobaczy się zatrzymuje u nas czy nie. Czy to ten pewnie? Blisko? Dobra, zaraz go będziemy gnoić. Mam dwójkę. NW? A, tu widzę. Kurde, nie mam siódemek gamu. Fuck. A co używasz? Zaraz zobaczymy. Dobra, ja schodzę na dół. A czekaj, tu są jeszcze domki. Jest kask, jedynka. Zobaczę, czy dwójki gdzieś nie ma. On jeszcze tam lutuje? Co on tak długo? Ło! Dalej kas jedynka. To już dwa. Tłumik dźwięku, ale to... M16 A4 znalazłem. Masz, dobra. To tutaj w tym budynku są. Jeden na górze był. A ten drugi był w tej takiej małej stodole za tym domkiem. Takie mała, otwarte drzwi ma. Taki mały jakby garaż, co to jest. Takie... Nie, nie. No, no. Masz? Kamizelka... Nie, jedynka, dobra. Tłumik płomienia. No, bo tak...
Trzeba iść, bo trzeba na nudno. Kurwa, same granaty dymne, co to ma być? O, kolimator. Widzisz. To sobie kolimator zamienię z trójką i dam na M-kę. Dobra, to idę do ciebie. Mówisz, że tam był koleś? Lecimy do niego? Tam koleś, czy to krzak? Krzak, kurwa, myślę, że chłop leży. W środku? Do mnie leży, ale nie padł. Nie padł, nie padł. Jest drugi w środku? Czy to ty? To w środku jest. W środku jest, bo słyszę tuptanie po drewnie. Dobiłem tego, żeby się czasem. Ty rzuciłeś? Już uleczę się, już do ciebie idę. Ja mam granat. Który? Pokaż. Które to pomieszczenie? No. A w środku zamknął drzwi, tak? No teraz to ja nie widzę. Okej. Okay. Jak ten dym zejdzie. O, dobra. Aha, tu, no, widzę. No co ci poradzę? Elegancko. To się dymił wszystko, kurwa. Coś jedzie. A to nie, obok nas przejeżdża, dobra. Ma siódemki? Ja tu mam siódemki. Okej. Okay. No te dwójkę chcesz? Tu jest do tego drugiego gościa na zewnątrz mu ta. I te do tych, do karabinów, magazynki, kompensatory.
U tego kolesia. Dwójkę wyrzucam. Dobra. Mam już siódemek. A nie, jeszcze trochę. U niego są 84. Ty, o, ma M416. Kurde, poczekaj, ja sobie tylko przemienię. Poczekaj, jeszcze nie bierz nic. Poczekaj. Tylko sobie uzbroję tą, z moich rzeczy, wiesz? A, już, poczekaj, to jest tak. To kolba była. Kompensator i kolimator gdzieś, kurwa, wrzuciłem. Kurwa, nie wiem, gdzie ten kolimator jest. Podnosiłeś kolimator? Tak. O, właśnie. Dobra. U niego są. Ja siódemki wyrzucam i biorę. Są, 9 mm, 14 sztuk. Są. Dobra, już wszystko mam mniej więcej. Ty, bo strefa, chodź. Ale ja mam na tym, na MC mam. Ja już wszystko mam złoto, ale wezmę tą dwójkę. Dobra, chodź, idziemy. Wiem. Nie mamy żadnych snajperek, niestety. Jest motor. Ja się rozglądam, czy ktoś gdzieś nie pochowany, pokampiony. Strzelałem się z tłumików gdzieś na wprost, na N. Tu jest strefa, nie? Raczej już nie będziemy lutować. Masz medy w razie czego? Chodź na tą wieżyczkę, co tu jest. Ten taki szary budynek. Czekaj, ja sobie położę się na chwilę i tylko zamienię sobie celownik w tym, dobra. Bo się przyjdę, teraz widzę dystans. Widzisz budynki po lewej? Bandaż, dobra. Czy ja patrzę na te budynki, czy oni gdzieś nie wybiegają z tych budynków? Weź na górę, po schodach. No, słyszę. Kurwa, zabili cię. Niedobrze. Niedobrze. Ale 11 zostało.
Bo okej, ja mam dużo. Muszę tylko kamizelkę zdorwać. Wiem. Ja muszę ich przeczekać, niech się wystrzelają. Są, widzę ich tam dwóch. No oni, kurwa, nie wiem nawet czy mieli, ale nie chcę ryzykować przy tak blisko strefy. Słyszę go przed sobą. Gdzie jest drugi? Dwóch zostało. Nie, trzech. Bo jestem sam. Tam widziałem jednego biegnącego. Tu jest stan, tunel. Tak. Jaka strefa, ty? Ja obstawiam, że oni w tunelu siedzą. Są u góry. Granatem go powaliłem. Tego drugiego. 7 kili. Yeah. Pięknie.